Wojna cywilizacji wydaje się być tematem nudnym. Ale z drugiej strony, jeżeli popatrzymy na mundury żołnierzy, to mają oni na nich różnego rodzaju naszywki, emblematy, które jak nic są wytworem określonej, konkretnej kultury wojskowej. Ona zaś pochodzi od kultury szerszej w imieniu tej, którą idą walczyć. Powód, dla którego żołnierze idą na wojnę. Tu się chyba zawiera w ogóle najistotniejsza sprawa, dlaczego w ogóle tak się może dziać. Zatem wojna cywilizacji jest istotą rzeczy. Dlaczego oni idą walczyć? Opowiadanie tylko o samym sposobie walki, o mobilizacjach, wielkich przemarszach, wielkich wojnach jest zajęciem fascynującym. Natomiast zdecydowanie bardziej, dlaczego tak się dzieje. Dziś zapraszam do komentarzy z historii. Chodzi bowiem o to, że rozmawiając o geopolityce, o polityce międzynarodowej, słuchając najbardziej popularnych geopolityków, mamy taką sytuację, w której jesteśmy poddani pewnej presji daleko posuniętej redukcji poznawczej. Chodzi o to, że zarówno jak słuchamy na przykład doktora Sokulskiego, czy mówiąc ogólnie Bartosiaków i osób, które w podobny sposób widzą świat, generalnie rzecz biorąc poruszamy się w dwóch przestrzeniach. Jedna to jest kwestia militarna, druga to jest ekonomiczna i na tej zasadzie dochodzi do daleko idących uproszczeń, które stawiają znaki zapytania, dlaczego pewne rzeczy się dzieją jednak inaczej, skoro to nie jest takie proste. Rzeczywistość jest dużo bardziej skomplikowana i jeżeli byśmy się zastanowili nad takimi, powiedzmy, dogmatycznymi stwierdzeniami dotyczącymi między innymi takiego poglądu jak to, że istnieje coś takiego jak wielka strategia albo że państwa kierują się swoimi interesami, no to już choćby na przykładzie Polski wiemy, że kierowanie się własnymi interesami państwowymi nie jest sytuacją, która jest oczywista i jak prześledzimy do 2015 roku, ostatnie 30 lat III RP, to konia z rzędem temu, gdzie możemy znaleźć te poszukiwanie i realizowanie interesów państwowych, bo zarówno Unia Europejska, jak i wejście do NATO to są jedyne dwa elementy, w których możemy coś takiego zaobserwować. Potem mamy generalnie rzecz biorąc zwyczajną flautę. Jeśli chodzi z kolei o wielką strategię, to w ostatnich kilku filmikach wspominałem, mówiłem o tym, że Amerykanie są ślepi co najmniej na jedno oko, prowadzą politykę zagraniczną, która jest niekonsekwentna, gdzie potrafią się po prostu poruszać od sasa do lasa i na tej zasadzie tworzą po prostu fakty dokonane, dlatego że mają ku temu środki, możliwości, odpowiednią siłę, ale pod wieloma względami, o czym mówiłem na ostatnim filmiku o kluczach do przyszłości, ten sposób widzenia realizacji polityki w dużej mierze się skończył. To nie znaczy, że w Stanach Zjednoczonych muszą zmienić swoje perspektywy, swój sposób poznawania świata i oceny tego, co powinni po prostu robić. Dla mnie bardziej kluczową sytuacją jest stwierdzenie takie, że wszelka polityka zagraniczna zaczyna się od polityki wewnętrznej. Ta z kolei, oprócz tego, że jest oczywiście uwikłana w różnego rodzaju gry interesów, grup nacisku między sobą i wypadkowa z tego powoduje, że podejmowane są takie, a nie inne konkretne decyzje, wpływa właśnie na politykę zagraniczną. Ale jest też zjawisko, które jest permanentnie pomijane, choć z drugiej strony w pojęciach bardzo popularne, jak wojna cywilizacji, wojna kultur, do których raczej mamy problem, żeby się z tym odnieść, a jeszcze większy problem mamy, żeby się zidentyfikować, po której stronie tak na dobrą sprawę w tym wszystkim funkcjonujemy, no bo generalnie na ogół jest tak, że mamy pogląd, że wojna cywilizacji czy wojna kultur dzieje się, ale bez naszego udziału my jesteśmy poza nią, no bo w sumie się tym pozornie nie zajmujemy i nie jesteśmy przedmiotem tego typu działań. Natomiast jeżeli odwołamy się do historii, do samego początku, kiedy pojawia się pierwsza cywilizacja Sumerów, z wojną cywilizacji mamy już do czynienia w trakcie trwania tej epopei historycznej trwającej kilka tysięcy lat
parokrotnie, ale tutaj chcę przywołać sam pierwszy moment, kiedy Sumerowie się pojawiają, żeby pokazać pewien związek pomiędzy kulturą, władzą i polityką jako taką. Otóż Sumerowie są ludem zewnętrznym. Kiedy przybywają do ujść wielkich rzek Mezopotamii, głównie Eufratu, to oni tego terenu tam nie zdobywają. Ślady archeologiczne pokazujące pojawienie się Sumerów nie wskazują w żadnej mierze na to, że doszło tam do klasycznego, typowego podboju, zniewolenia miejscowej ludności. Tam doszło do sytuacji w ogóle niewyobrażalnej, mianowicie nie dość, że przybysze zostali przyjęci, to przybysze jeszcze zdobyli tam władzę. Otóż kluczem do rozpatrywania tego fenomenu jest to, że najprawdopodobniej, bo wszystkie pozostałości archeologiczne, jak i potem piśmiennictwo, które pozostało, mówi nam o tym, że mitologia, religia, światopogląd i związane z tym określone umiejętności, wiedza Sumerów po prostu musiała przewyższać na kilku poziomach miejscową ludność, chociaż to nie była ludność o niskim stopniu rozwoju, z tego względu, że Sumerowie przybyli do miast, które już były. Nie przybyli na pustynię i nie budowali tam miast od zera, to zaczęli robić nieco później, ale generalnie rzecz biorąc przybyli już do kraju, w którym funkcjonowały miasta, które miały swoją elitę, miały swój obyczaj, oczywiście swoją religię. Musiało być coś takiego w ich opowieści, tym bardziej, że nie mówili miejscowym językiem, tylko swoim własnym. I mało tego, język ten został językiem świętym, językiem religijnym na długo po tym, kiedy już Sumerzy zniknęli, a ich obyczaje religijne, kult, rytuał pozostał. Słynne zikuraty przecież są starsze od samych Sumerów. Czyli musieli dysponować takim rodzajem wiedzy, takim rodzajem sposobem opisu świata i takim własnym przekonaniem, czyli własną wiarą, która spowodowała, że miejscowi uznali, że to jest lepsze i przeszli konwersję. Przeszli na wiarę Sumerów, stali się częścią tej cywilizacji. Mamy tutaj zatem pewnego rodzaju sytuację, która polega na tym, że dochodzi do podboju spotkanego ludu przez zresztą mniejszość, która przybyła, która mało tego to jeszcze wyznaczyła, stała się matrycą dla całej w ogóle kultury mezopotamskiej. Jeżeli popatrzymy na to, co te cywilizacje, kultury, które się pojawiają po Sumerach, one wszystkie mają twardo, mocno odciśnięte stemple sumeryjskie, zarówno w swojej mitologii, jak i w obrzędach, również jeśli chodzi o budowę kompleksów świątynnych, jak i bardzo wielu innych z tym związanych rzeczy, łącznie z tym, że na przykład wojskowość już tak średnio, z okresu średniosumeryjskiego jest już z wojskowością opartą na określonym porządku, co z kolei sugeruje, że jest to wzięte od prac, od robotników, którzy pracują w określonym systemie, a to oznacza, że Sumerowie najprawdopodobniej w stosunku do miejscowych reprezentowali wyższą kulturę zarządzania rzeczami, co jest bardzo istotne. Czyli mamy do czynienia ze spotkaniem dwóch kultur, gdzie w trakcie rozmowy, w trakcie dialogu okazuje się, że to, co mają do powiedzenia przybysze, jest tak ważne i tak istotne, że pociąga to zmianę podejścia, zmianę poglądu tych, do których przybyli. Tutaj łączą się zatem dwie rzeczy, czyli kultura i język, sposób mówienia, waga tego, co się mówi. Łączą nam tutaj element właśnie kultury i źródła początku władzy. Nie będę tutaj opowiadał całej tej historii dalej. Jest ona u mnie w najnowszej książce przedstawiona w Polityce Wielkich Obszarów, w tomie pierwszym Wojna i Władza. Mam nadzieję, że niedługo się w końcu na rynku ta książka ukaże, ale przejdźmy dalej. Punktem zwrotnym z punktu widzenia czasów współczesnych, czasów nowoczesnych jest rewolucja francuska i to, co się w wyniku rewolucji francuskiej zdarzyło, bo tu doszło do przewrotu, jaki wcześniej w historii nie zaistniał, to znaczy zaistniał, ale nie chcąc mieszać w tej chwili porządku rzeczy, nie trzymając się, będziemy się trzymać rewolucji francuskiej, dlatego że ona jest w pewnym sensie źródłem wszystkiego tego, co się wydarzy w jej wyniku. No, pierwszą rzeczą podstawową to są
sprawy związane z tym, że pojawia się społeczeństwo masowe i zostaje zniesiona kultura poprzednia. Nie mówię o systemie władzy, tylko o kulturze w tym rozumieniu jako kulturze władzy, o monarchii i całego splendoru, majestatu, jak i treści, która jest związana, jaka była związana z monarchią. Pojawia się od tego momentu epoka społeczeństwa masowego i tutaj następuje konwersja, która trwa nieprzerwanie po dzień dzisiejszy, polegająca na tym, że to właśnie w tamtym momencie następuje klasyczne zerwanie pomiędzy tym, co nazywamy cywilizacją łacińską, pojawieniem się cywilizacji zachodniej, z którą mamy z kolei do czynienia z zerwaniem teraz. To się dzieje z naszym udziałem, choć może nie do końca sobie to uświadamiamy, bo jak już to poprzednio mówiłem, słowo Zachód jest odmieniane na wszelkie możliwe sposoby. Zachód się jednoczy, Zachód walczy i tak dalej. No ale to nas do niczego nie prowadzi, jeżeli mamy to odnieść nie tylko do kategorii geografii, ale do kategorii kulturowej. Jeśli chodzi o rewolucję francuską, jej zwieńczeniem jest epoka Bonapartego i tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, w której Bonaparte już jako produkt rewolucji francuskiej podbija Europę. I co się w trakcie tego podboju Europy dzieje? A mianowicie, po pierwsze, podbój tej Europy jest konieczny z tego względu, że Francja jest wewnętrznie podzielona, czyli polityka wewnętrzna, Bourbonowie, którzy zostali i ich zwolennicy z Francji wygnani, to znaczy ci, którzy zdążyli uciec, a nie zostali wyrżnięci przez Jakobinów i ich następców, organizują międzynarodową wojnę przeciwko uzurpatorom, przeciwko republice, przeciwko Bonapartemu. Bonaparte z kolei w państwach włoskich, ale nie tylko, w państwach niemieckich, łącznie po ziemie polskie, zyskuje wielu zwolenników. I akurat nie mam tych zwolenników, którzy łączą w jakimś sensie swoje interesy z tym, że wojska napoleońskie odrzucają stary porządek, który przeszkadza w rozwijaniu się określonych miejscowych potęg, czy jak to w przypadku Polski odzyskania niepodległości, tylko chodzi o to, że wszędzie tam Napoleon znajduje zwolenników bonapartyzmu, zwolenników republiki, jakobinizmu w różnej postaci. I tu dochodzimy do clou tematu, mianowicie chodzi o to, że mamy nowy rodzaj podboju kulturowego, który jest oparty nie na wierzeniach, nie na mitologii, a jest oparty generalnie na ideologii. To znaczy, zanim przyszły wojska z Bonapartem, wcześniej, koniec XVIII wieku, początek wieku XIX, idee republikanizmu, jakobinizmu rozwijają się w wielu miejscach. Generalnie, co może wielu zdziwić, pasem transmisyjnym dla idei postępu są ówczesne dwory, za wyjątkiem dworu habsburskiego, chociaż też nie do końca. I tą drogą następuje transmisja idei postępu. Wokół tego się gromadzą różnego rodzaju osoby, tak zwani intelektualiści, postępowcy. I oni dalej już przy pomocy mediów masowych, czyli ówcześnie wydawanych gazet, książek, tworzą zaplecze ideologiczne, ideowe dla armii francuskiej. Stąd, kiedy Napoleon się musi wycofać, przenieść w inne miejsce, w danych krajach po prostu ma na kim oprzeć swoje rządy. Aspekt drugi jest związany z tym, że na koniec XVIII wieku powstają Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, bastion liberalizmu i purytanizmu. Jedno i drugie ma fenomenalne znaczenie dla historii, która będzie się działa w wieku XIX, a przede wszystkim w wieku XX, bowiem to są dwa prądy, które odniosą zdecydowany sukces, chociaż na kontynencie europejskim to jakobinizm ostatecznie okaże się zwycięzcą, choć pokonany później w dalszym ciągu okaże się, że swoich głównych podstawowych zapatrywań, których jest celem dekonstrukcja człowieka, dekonstrukcja kultury, cywilizacji, jest kluczem podstawowym. Liberalizm wniósł do dyskursu i do podboju ideologicznego Stanów Zjednoczonych i Europy przede wszystkim termin wolności. Purytanizm z kolei dyktaturę moralną, która przebijała wszystko, co do tej pory pod tym względem było znane w świecie, którym byśmy określili jako zachodni bądź cywilizację łacińską. Dyktatura moralna polegała na tym, że z jednej strony organizowano bardzo piękne społeczne akcje
jak walkę z bezdomnością, z pijaństwem, z kalectwem, z różnego typu tymi społecznymi przypadłościami, walkę z niewolnictwem, ze zniesieniem niewolnictwa, to mimo wszystko z drugiej strony ostracyzm moralny, napiętnowanie między innymi przyczyniło się do tego, że w warunkach, które zaistniały na skutek rozwoju kapitalizmu, doprowadziło to pod wieloma względami do deprecjacji pozycji kobiet w sferze obyczajowo-kulturowej, czego wcześniej w takiej skali nie obserwowaliśmy. Ale zmierzamy do tego, że efektem ostatecznym tych powikłań kulturowo-ideologicznych jest z jednej strony twórcza destrukcja kapitalizmu, która prowadzi nas do wieku XX, do pojawienia się i zdobycia władzy przez rewolucje totalitarne, czy przez bolszewicką, nazistowską, faszystowską. A bez rewolucji francuskiej najprawdopodobniej to zjawisko rewolucji totalitarnej nie miałoby miejsca w takiej skali. My dzisiaj już przestaliśmy sobie zdawać sprawę, z jakiego rodzaju wydarzeniami i konsekwencjami mieliśmy i mamy do czynienia, bo skoro nie traktujemy rzeczy w sposób taki dosłowny, bo nie siedzimy w więzieniu, w związku z czym uważamy, że zakres swobody osobistej jest wystarczającym sposobem identyfikowania, czym jest wolność, bądź czym są wartości życia, które powodują, że możemy mieć poczucie ogólne dobrostanu, czuć się szczęśliwi, bądź zmierzać do tego, żeby realizować chociaż w ograniczonym stopniu swoje marzenia, mówiąc tak od strony bardzo osobistej. Natomiast od strony ideologiczno-kulturowej to mamy do czynienia z czymś, co zaproponowało w ogóle oddzielny, nowy rozdział, nową kulturę, nową cywilizację opartą na wszelkiego rodzaju przejawach tego, co widzieliśmy już wcześniej w trakcie rewolucji jakobińskiej. Jeżeli mówimy o terrorze, to ja nie mam na ogół na myśli tylko i wyłącznie terroru politycznego, masowych mordów, zabójstw, chociaż pod tym względem wiek XX przebił wszystko, co do tej pory na świecie się wydarzyło i nie wydarzyło się to w krajach barbarzyńskich trzeciego świata, tylko w cywilizowanej Europie, obozy zagłady, państwa w ogóle jako więzienia, jako sposób funkcjonowania możliwy właśnie dzięki zmianie ideowo-ideologicznej, ideowo-kulturowej polegającej na tym, że zdecydowana większość popiera tego typu władzę, popiera taki właśnie sposób widzenia świata i taki sposób funkcjonowania. Po 1989 roku było oczywiście o tym bardzo łatwo zapomnieć, ale chciałbym zwrócić uwagę, że w Niemczech Zachodnich, we Francji i w innych jeszcze państwach o tym wciąż się pamięta, jakie to były dobrodziejstwa dla ludzkości, jakie to było wyzwalanie klasy robotniczej i innych klas uciśnionych spod tego jarzma. No i głównym celem oczywiście tej wojny była walka nie tylko z monarchią, bo ona już przecież upadła, ale przede wszystkim z Kościołem Rzymskim, z chrześcijaństwem, czyli z tym, co sobą reprezentuje kultura, cywilizacja łacińska, więc z pewną określoną obyczajowością, z rodziną, w określony sposób określaną, definiowaną i przede wszystkim przeżywaną i z porządkiem społecznym, na którym właśnie można było opierać system polityczny i dzięki któremu można było od czasu do czasu z krwawymi ofiarami realizować interesy narodowe, co wywołało oczywiście bardzo daleko idące konsekwencje, bo między innymi pierwsza wojna światowa, jest to sprawa dość oczywista, stała się tym punktem wyzwalającym rewolucję bolszewicką, no i potem konsekwentnie dalej można powiedzieć, że układanka się dopełniła rokiem 45, porządkiem jałtańskim, kiedy to, nazwijmy to, umowne pół świata zostało zdominowane przez jeden system totalitarny. Można powiedzieć, że to jest historia, która minęła, ale istotą tej historii jest to, że ona zyskała bardzo szeroką akceptację. Stała się czymś, co zostawiło bardzo dużo w naszym myśleniu pojmowania świata, jakby chociażby to, że kiedy byśmy się złapali za taki wąski dość odcinek tym, o czym mówimy, na przykład opowieść o historii II wojny światowej, to zobaczylibyśmy, ile jeszcze kalek wśród nawet pokolenia, które z PRL-em już nie ma nic wspólnego, bo nie, nawet się nie urodziło w tamtym czasie, powiela po prostu tamtejsze wzorce ocen, perspektyw widzenia zdarzeń, jakie miały miejsce.
na ogół sobie tego nie uświadamiamy, ponieważ nie żyjemy właśnie w pewnym określonym ciągu kulturowym, gdzie możemy obserwować rzeczy, które po sobie nawzajem następują, bo nie przywiązujemy po prostu do tego wagi. Czy zastanawiamy się nad tym, skąd wiemy to, co wiemy i dlaczego myślimy tak, jak myślimy. Masowe społeczeństwo wytworzyło oczywiście masową komunikację, więc najbardziej prostym sposobem komunikacji jest wiązanie informacji z emocją. Z drugiej strony to nie jest tak, że każdy mówi co chce, chociaż stara nam się to wytłumaczyć, tylko rzecz polega na tym, że określone grupy, do których należą właśnie masowe media, formułują określone idee, dlatego że same są uformowane na określonych ideach. Niezależnie od tego, czy popatrzymy tam na dom Rockefellerów, Rothschildów, czy innych bardzo bogatych ludzi z tamtego czy współczesnego czasu, to nie są ludzie, którzy nie mają żadnych poglądów, którzy nie mają swojego światopoglądu ani perspektywy widzenia świata, mają go. W związku z czym, tak jak widzą, tak chcą, żeby świat był pokazywany. Jeżeli od strony moralnej popatrzymy na to, że jest niemała grupa ludzi, która zrobiła karierę na różnego rodzaju podłościach, no to czyż oni chcą być moralnie oceniani, że takie postępki są niewłaściwe, że należałoby inaczej postępować? No i na koniec, dlaczego mamy się poświęcać dla jakiejś solidarności, jakiejś grupy? Skoro nam się jakaś pani, pan spodobał, to dlaczego nie możemy zakończyć dotychczasowych mąki męczarni i pójść sobie po prostu w swoją stronę, nie oglądając się za siebie na to, co się ma wydarzyć. To są rzeczy, o których mówię dzisiaj dość oczywiste. Lat 30, 40, 50, 60 w ogóle nie do pomyślenia, żeby można w ten sposób w sferze publicznej o takich sprawach rozmawiać, żeby je traktować. I tu mamy do czynienia z sytuacją taką, gdzie zamknięcie zimnej wojny oznaczało zwycięstwo innego systemu ideologiczno-kulturowego, a mianowicie liberalizmu. Liberalizmu, który stracił w ciągu tych lat po zakończeniu zimnej wojny w ogóle podparcie w tym, co wcześniej jeszcze było w miarę żywe i swoją z kolei wielkością, masą, siłą tradycji wywierało wpływ i ograniczało właśnie liberalizm, czyli cywilizacji łacińskiej. Mamy więc do czynienia z czymś, co jest wojną wewnętrzną, wojną kulturową, która powoduje sytuację taką, w której następuje konwersja i pytanie jest takie, czy to jest konwersja zamierzona, czy ona jest po prostu pewną wypadkową. Ja nie umiem na to do końca powiedzieć, ponieważ jednym wielkim nieobecnym, o którym tylko tutaj wspomniałem, to jest kapitalizm, to jest mechanika kapitalizmu, jego zdolność do twórczej destrukcji, która prowadzi nas do tautologii wszelkiego rodzaju wartości i znaczeń. Ja chcę tylko przypomnieć, że w latach 80. kiedy wielkie banki zaczęły wywierać już w sposób jawny wpływ na kształtowanie polityki ekonomicznej i społecznej, kiedy zaczynają się pojawiać takie pomysły, żeby na przykład pornografia stała się normalnym, legalnym biznesem, ponieważ otwiera to nowy sektor biznesowy. To samo możemy powiedzieć o psychologach, którzy ratują, wyprowadzają ludzi z nieszczęść, które wcześniej były im nieznane, ponieważ przed pewnymi rzeczami, pewnymi sytuacjami chroniła solidarność wspólnoty bądź rodzina albo obyczaje. Teraz potrzebny jest psychoanalityk, który będzie nas próbował wyprowadzić z jakiegoś doła, w który żeśmy wpadli, idąc za tym, co rynek nam po prostu obieca, za high life'em, za dobrym samopoczuciem bez oglądania się na konsekwencje. Mamy zatem do czynienia z sytuacją taką, gdzie wojna kultur jest obecna w tym, w czym my po prostu jesteśmy. Jak to się ma z kolei do geopolityki, do świata, który nas otacza? Ukrainę pozostawię, ponieważ na temat tego, jakie są przyczyny, i właśnie, że to są głównie cywilizacyjno-kulturowe przyczyny wybuchu wojny o Ukrainę, to chciałbym zwrócić uwagę, że istnieje jeszcze inny porządek świata niż ten amerykański, który w ogóle idzie innymi ścieżkami i choć w swoich właśnie warstwach zewnętrznych jest podobny, to w istocie jest zupełnie różny. Jeżeli byśmy wzięli pod uwagę kraje arabskie, Arabię Saudyjską, no to w sferze politycznej, tak jak nam jest przedstawiana, to jest kraj ucisku kobiet, prawda, i dyktatury, teokracji nad ludźmi, którzy tam mieszkają. To jest wszystko fajna opowieść, dopóki się po prostu bliżej tym ludziom nie przyjrzymy, nie przyjrzymy się jaka to jest społeczność, jak ona jest zorganizowana, jaką ona ma za sobą tradycję i w jaki sposób ona funkcjonuje i jakiej presji jest tej zewnętrznej, właśnie ideologicznej poddana i w jaki sposób musi się z nią mierzyć. Prawa kobiet. To jest bardzo dobry temat. Poleciłbym tu parę filmów europejskich na ten temat, pokazujący naszą europejską indolencję w zakresie traktowania praw kobiet w krajach, które nie są
europejskich, gdzie tam panuje inny porządek. Ja nie mówię o takich plemiennych wynaturzeniach, które są spowodowane między innymi, tak jak w Afganistanie, wojną, gdzie bardzo często z różnych powodów panowie uciekają się do przemocy, ale równocześnie chciałbym zauważyć, że na przykład w niektórych krajach arabskich generalnie cały system decyzyjny dotyczący różnych spraw i publicznych, i rodzinnych, czy biznesowych, nie jest po prostu, nie odbywa się bez kobiet, bez matek, bez żon, czy nawet sióstr. To jest nasze takie wyobrażenie o życiu tamtych wspólnot właśnie stworzone przez zachodnią kulturę. To nas prowadzi z kolei do tej sytuacji, w której jeżeli byśmy przywołali Teheran, albo jeszcze lepiej Indie i Chiny, będziemy mieli do czynienia z zupełnie innym porządkiem rzeczy, który tylko w niewielu miejscach jest podobny do naszego, no bo ludzie tam też noszą garnitury, panie noszą garsonki. Chiny są państwem zwesternizowanym w tym sensie, że przez Rosję odbyła się tam, za pośrednictwem Rosji odbyła się tam rewolucja komunistyczna, która zwyciężyła i rewolucja ta rządzi do dzisiaj. Ale przywódcą ostatnim, który był jeszcze przywódcą komunistycznym, który właśnie zrywał z komunizmem, był Deng Xiaoping, który wyprowadzał z tej stalinowskiej Mao Tse-tunga utopii organizowania życia w Chinach. Profesor Guralczyk mówi o tym, że państwo środka Chiny to jest państwo, które jest własnością kultury, cywilizacji. I tak, to jest dobre stwierdzenie, należy tak do tego podchodzić. Jeżeli popatrzymy chociażby na same zmiany, które zachodzą na szczytach władzy, ale nie na zasadzie kwestii personalnych, tylko tego na przykład, że Konfucjusz wraca jako obowiązkowy sposób szkolenia kadry przywódczej, czyli że partia komunistyczna przestaje w postępie szukać tylko i wyłącznie dalszego rozwoju, zaczyna wracać do pewnych sprawdzonych metod, pewnej sprawdzonej filozofii myślenia o państwie, o porządku w państwie, o pewnych normach społecznych, ponieważ nowoczesność w połączeniu z komunizmem powoduje, że tamtejsze społeczeństwo też zaczyna się rozpadać, doświadcza tych wszystkich udręk, które są typowe dla społeczeństw industrialnych. Chiny chcą dalej rosnąć, w związku z tym muszą dokonać pewnego wyboru, muszą się tutaj wokół tego ogarnąć, w związku z czym na przykład taka dość nietypowa sprawa, komunistyczne Chiny, które jak mało kto zwalczały wszelkiego rodzaju przejawy religii wewnętrznej, wciąż prześladują Kościół rzymski i wyznania chrześcijańskie w sposób naprawdę bestialski, to należy zauważyć, że o tradycyjne religie, taoizm dbają, o buddyzm zresztą w mniejszym stopniu też, odbudowują tam świątynie, które się uchowały po rewolucji kulturalnej, pietyzm, z jakim się dba o zakazane miasto, też wskazuje na to, że tradycja w Chinach nie jest czymś kompletnie obcym i odrzuconym i że szuka się tutaj też inspiracji i motywacji. Chiny nie chcą prowadzić wojny kulturowej w rozumieniu zachodnim, nie chcą podbijać i narzucać w takim rozumieniu, że obyczaje chińskie mają panować w prowincjach zależnych. To jest zupełnie inna filozofia oparta na tym, że generalnie w polityce idzie o poszukiwanie harmonii. Niezależnie od tego, jak nam się to wydaje dziwne albo śmieszne, to istota rzeczy na tym polega. Harmonia oczywiście zapanuje wtedy, kiedy świat zostanie odpowiednio poukładany, zharmonizowany, a punktem środkowym tego świata, tego układania jest oczywiście państwo środka. Dlatego nie są potrzebne sojusze wojskowe, sojusze polityczne. Potrzebne są instrumenty twarde, mocne, czyli generalnie rzecz biorąc ekonomia i wspólne zasady dotyczące tego, że jedni drugim w garnki nie zaglądają tak długo, dopóki to nie szkodzi wspólnym interesom. A z punktu widzenia skali wielkości Chiny wiedzą, że po prostu są najcięższym obiektem, do którego będą ciążyły mniejsze państwa, mniejsze gospodarki. W związku z czym niekoniecznie muszą być w sojuszu, tak jak jest to u nas w Europie Zachodniej traktowane. Wystarczy, że będą podzielały przynajmniej część wspólnych wartości typowych dla Azji. Indie z kolei, już o tym mówiłem, jest kompletnym odwróceniem w stosunku do tego, co jest w Azji, nie w Azji, tylko w Chinach, jak i w stosunku do Europy.
Indie akurat mają w sobie bardzo potężną odporność na westernizację. Okres rządów rodziny Gandhi, gdzie była próba budowy indyjskiego socjalizmu, skończyło się tak jak próby w ogóle budowy wszelkiego rodzaju izmów w Indiach, niepowodzeniem i fiaskiem. Indie budują po prostu swój dobrobyt, swoją siłę i mają do tego zupełnie inny stosunek niż Chińczycy. Tam nie ma dominacji, chęci dominowania nad światem. Jest tylko i wyłącznie albo aż zmierzanie do tego, żeby zabezpieczyć swój sposób życia i aby to życie było na odpowiednio godnym poziomie. W związku z tym jest potrzebny rozwój. Ale tu już nie ma ideologii, jak to ma się odbywać, z kim to ma się odbywać. Generalnie rzecz biorąc, Indie nie chcą wchodzić w zatargi, nie chcą wchodzić w wojny. Lubią wokół siebie mieć pewną określoną równowagę, dlatego że czują swoją przeolbrzymią wewnętrzną słabość. I to jest ta świadomość, która z kolei daje Indiom, Hindusom wielką przewagę, ponieważ wiedzą, że to jest państwo wielonarodowe, wielokulturowe, wieloreligijne. I ono do czasów okupacji, kolonizacji brytyjskiej zawsze było między sobą podzielone, to znaczy nigdy nie było wcześniej jednych Indii. Dziś Indie dzięki temu, że stanowią jedność, mają z tego tytułu określone korzyści, określone profity i nie chcą z tego rezygnować. W związku z czym gro siły wkładają w to, aby tą jedność utrzymać. I pomimo tego, że tam nie panuje dyktatura, tylko system parlamentarny, demokratyczny, to stale poszukuje się konsensusu pomiędzy wymogami bieżącego życia politycznego, walki o władzę, a obyczajem i poszanowaniem potężnych, wielkich, oligarchicznych grup interesu, jakbyśmy to po europejsku nazwali. Jest nieustanne poszukiwanie konsensusu i to jest też metoda na politykę zagraniczną. Stąd znowu mamy tutaj kolejny przykład tego, jak polityka wewnętrzna rzutuje na politykę zagraniczną. Że Indie nie chcą się ładować w żadne bloki państw antychińskich, antyamerykańskich, stąd Indie będą popierały odbudowę Rosji, ponieważ będą jej potrzebowały do balansu z kolei z Indiami. Więc kultura Indii okazała się odporna i na brytyjski kolonializm, okazała się też odporna na socjalizm, jak i na zachodnioeuropejsko-amerykański liberalizm. Tam ludzie po prostu żyją wedle tego, co od tysiącleci było dla nich ważne i istotne. Przestali się przejmować do końca tym, co mają na ten temat do powiedzenia Europejczycy bądź jacyś inni Azjaci i całkiem trzeba powiedzieć, nieźle im to wychodzi. Z punktu widzenia kultury popularnej Bollywood jest większy od Hollywoodu i ma mniej więcej podobną widownię, która cały czas przerasta, ponieważ przyrost naturalny w Indiach wciąż jest na topie. Wierność małżeńska też jest na topie. Są to też oczywiście obyczaje, które nam jako Europejczykom by się nie spodobały. Niemniej jednak kwestia tożsamości kulturowej jest podstawową i zasadniczą. Nie ma czegoś takiego, że politycy, czy jest taki obyczaj, jak to kiedyś w krajach trzeciego świata, w krajach postkolonialnych, korumpowania się obcym interesom. Robi się interesy z obcymi, ale nie na tej zasadzie, że staje się to sytuacją godzącą w godność i w interesy tego państwa. Warto to jest po prostu przemyśleć również w tym kontekście, jak ważne to jest po prostu dla nas. Mamy teraz ostatnio kolejny akt nagonki na Jana Pawła II, bo ponoć osłaniał pedofilię. I proszę Państwa, to trzeba powiedzieć sobie jasno, tu nie chodzi o żadną pedofilię, tylko chodzi o to, żeby zburzyć kolejny wielki autorytet, który ma zresztą za sobą bardzo konkretne zasługi na obalenie komunizmu i systemu sowieckiego w Europie. Ja wiem, że fajnie się opowiada o Reaganie, fajnie się opowiada o Gorbaczowie, bo to politycy z krwi i kości. Ale jak się dobrze zna i pamięta historię, która się wydarzyła, to ona się zaczęła dziać od pewnego wydarzenia na pewnym placu w Warszawie na skutek pewnych słów, które zostały tam wypowiedziane właśnie przez tego człowieka, a nie przez kogoś innego i potem dalsza konsekwencja z tego po prostu wynikała. Dla mnie to były kategorie związane z czymś, co będziemy kwalifikować jako rzeczy nadprzyrodzone. Ja bym chciał zobaczyć pana Jacka Bartosiaka
czy innych osób, które podobnie do tego podchodzą, w jakiś sposób mogą to sobie zracjonalizować. Bo przecież jeżeli popatrzymy na strajki sierpniowe, na taką drobną, już nieżyjącą pannę Annę Walentynowicz, która zatrzymuje po zakończonym nie w czasie strajku robotników, którzy wychodzą, to co by się zadziało, gdyby jej się to po prostu nie udało? Jak by się potoczyła historia? Na pewno nie jest tak, że jest jakiś proces, który wskazywał na to, że mur berliński był z góry przesądzony. Dlatego opowiadanie o łańcuchach dostaw, o marżach, to są wszystko fajne rzeczy, tylko że one mają swój określony kontekst funkcjonowania. I one w ostatecznym rozrachunku chwilowo bywają najważniejsze, ale w sumie tymi całymi łańcuchami zarządzają konkretni ludzie, którzy mają swoje konkretne imiona, nazwiska i mają konkretną swoją narodowość, swoją kulturę, niezależnie od tego, jak dalece się z nią identyfikują, czy się z nią nie identyfikują. Dlatego wojna kultur jest czymś, co jest kategorią w ogóle podstawową, bo to jest odniesienie do naszej identyfikacji. Kwestia zmierzenia się pomiędzy Ameryką a Chinami to nie jest kwestia walki wolnego świata z tyranią. Dlaczego? No bo jest wiele pytań na samym Zachodzie o to, jaki system rządów de facto panuje w Stanach Zjednoczonych. Jest to liberalna demokracja, ale z drugiej strony mamy tyranię praw mniejszości, dyktat większości. Możemy to na różne sposoby definiować. W ostatecznym rozrachunku pozostaje pytanie, co to znaczy być Amerykaninem, co to znaczy mieć amerykański paszport, co to znaczy mieć amerykańskie obowiązki. To samo dotyczy Francuzów, to samo dotyczy Niemców, Włochów, czy oczywiście nas. Możemy się zżymać na Rosjan, że są jacy są i że popierają to, co rząd Rosji robi, ale z drugiej strony to nie jest tak, że to, co robią, jest bez sensu. Chociaż jest to oczywiście moralnie nieakceptowalne, to jednak tak jak oni widzą swój świat, to jest logiką wynikającą z tego świata, który niewiele ma wspólnego z oświeceniem, z pozytywizmem, natomiast bardzo dużo ma wspólnego właśnie z pojmowaniem własnej kultury, z misją cywilizacyjną, niezależnie jakbyśmy to o niej nie mówili, czy ją oceniali pozytywnie, czy negatywnie, nie ma to mniejszy z żadnego znaczenia. Jeżeli my w sprawie Jana Pawła II się wypowiadamy po jednej bądź po drugiej stronie, bądź milczymy, to zapewniam, że każdy z nas wypowiada się i bierze udział w wojnie cywilizacji. Wojna cywilizacji nie rozróżnia wbrew pozorom niuansów. Albo dana cywilizacja, kultura jest w stanie przetrwać i otrząsnąć się ze wszystkiego, co w nią uderza, albo będzie musiała przejść konwersję, a to będzie oznaczało, że niewolnicy nie będą wiedzieli, że niewolnikami zostali, bo zatracili to, co popularnie jest w internecie mówione, samych siebie. Zapraszam do lektury.